Program obejmie pacjentów chorujących na kilka rodzajów nowotworów złośliwych. Chorzy mają nie gubić się w systemie, ale być prowadzeni od momentu podejrzenia nowotworu, następnie na wszystkich etapach, począwszy od diagnostyki poprzez terapię i rehabilitację. Dzięki temu rozwiązaniu pacjent będzie miał zapewnioną kompleksową opiekę zgodnie z przyjętą ścieżką postępowania terapeutycznego oraz koordynatora, który poprowadzi go, można powiedzieć, za rękę przez cały ten proces leczenia. Na poziomie całego kraju zmiany w ramach sieci onkologicznej mają być wprowadzone do końca 2020 roku. Słupski Szpital, jak szpitale w województwie pomorskim, realizuje ten projekt tak pilotażowo. Z sieci onkologicznej skorzystać mogą pacjenci, u których rozpoznano nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, płuca oraz piersi. Szpitale znajdujące się w sieci mają możliwie szybko i precyzyjnie stawiać diagnozy, wykrywać nowotwory we wczesnych stadiach, właściwie kwalifikować chorych do określonej metody leczenia i leczenia skojarzonego, zmniejszyć liczbę powikłań, a także wprowadzić jednolite standardy diagnostyki i leczenia niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta. Dzięki temu nowotwory mają być skuteczniej leczone, co dla pacjentów oznacza dłuższe zdrowie i życie. Słupski Szpital już wcześniej realizował wszystkie te zadania w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej DILO. W województwie pomorskim do sieci onkologicznej należą jeszcze szpitale w Chojnicach, Starogardzie Gdańskim, Gdańsku, Gdyni, Kościerzynie i Prabutach.